Wróżba ogólna na najbliższy czas. Witam serdecznie wszystkich kochanych moich subskrybentów i nowych widzów na moim kanale Orakel Miłości Loelii. Ja nazywam się Wróżka Loelia i dzisiaj postawię Wam inną wróżbę, taką ogólną na różne aspekty, na finanse, na Waszą reputację, miłość, rodzinę, zdrowie, na kreatywność, wiedzę, karierę i podróże lub przyjaciół. Zdrowie mówię w sensie takiego samopoczucia, nie mówię o sprawach medycznych. Oczywiście, kochani Państwo, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i zapraszam Was do komentowania, lajkowania. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli potrzebujecie czytanie indywidualne z katarota, Lenormanda lub cygańskich, a ja Wam odpiszę o warunkach takich wróżb, które oczywiście są dokładniejsze niż tutaj te kolektywne. Na kanale nagrywam tylko wróżby kolektywne, czyli dla ogółu, dla grupy, a wróżby indywidualne polegają na Waszych konkretnych dylematach, wyborach, problemach i są oparte na Waszych datach urodzenia, zdjęciach i konkretnych sprawach. Więc zapraszam na wróżby indywidualne. Mój e-mail znajdą Państwo w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Kochani, teraz zaczynamy naszą wróżbę z kart tarota. Do tego używam talii klasycznej tarota, łajcza. Ta właśnie seria to jest und. I przepraszam, już zaczynamy. Po niemiecku nazywa się to Rundumblick, a teraz po polsku to jest taki jakby taka wróżba ogólna, ale na poszczególne tematy. Pierwsza karta na bogactwo, czyli na finanse. Druga reputacja. Trzecia miłość, partnerstwo. Czwarta rodzina. Piąta energia, zdrowie. Szósta dzieci, kreatywność, następna wiedza lub co powinnaś wiedzieć, następnie kariera i następnie podróże lub przyjaciele. Dobrze. Tutaj w temacie już mamy w przełożeniu, że brakuje Wam coś emocjonalnie. Nie jesteście spełnieni emocjonalnie, to Wam doskwiera. Jakby powinniście też potraktować może sprawy lekko, nie tak poważnie. Bawić się po prostu, rozkoszować tym, co macie. I być może taką lekkością po prostu przyjdą jakieś nowe tutaj historie, nowi partnerzy, wino, muzyka, śpiew, zabawa, lekkość, ponieważ cierpicie jakby tutaj, że brakuje Wam emocjonalnie. Nie jesteście spełnione emocjonalnie, tutaj widzę. Dobrze, pierwsza karta to bogactwo, obfitość, finanse.
Odsunę tutaj może te karty. Bogactwo, obfitość, finanse. I tutaj mamy sąd. Sąd, czyli różne jakieś sprawy administracyjne, nie wiem, sądowe, może macie rozwód, może macie jakieś sprawy niepozapłacane, jakieś kredyty, jakieś sprawy zaległe, koszty. To tutaj spróbujcie wszystko, proszę, załatwić. Czy macie jakieś tutaj sprawy urzędowe do załatwienia, związane może z zapłatami, tak, z kosztami, to tutaj no, ważne jest to, by to wszystko pozałatwiać. No, jeśli macie oczywiście sprawy u notariusza lub w sądzie, to być może, że tutaj jest sprawiedliwość, czyli być może na Waszą korzyść coś się rzeczywiście tutaj rozwinie. Druga karta, Wasza reputacja. Tutaj mamy królową mieczy, czyli jak postrzegają Was inni. Ta karta królowej mieczy to jest żywioł powietrza, czyli takie znaki zodiaku jak bliźnięta, waga, wodnik. Jak postrzegają Was inni? Postrzegają Was być może nieraz zimną, wyrachowaną, ale jako bardzo dobrze intelektualnie myślącą, czyli intelektualistkę, która jest konkretna, zmierza ostro do celu, ma swoje plany, je realizuje, jest profesjonalna, zimna, ale również konkretna w działaniu. Tutaj królowa mieczy odcina wszystko, co jej nie służy i jest spostrzegawcza, bystra, mądra, dobrze doradza, jest bezstronna, subtelna, przebiegła, także bez emocji, traktuje wszystko na zimno, więc tak postrzegają Was inni. Jeśli jesteście jeszcze dodatkowo spod znaku bliźnięta, waga, wodnik, to na pewno jest Wasza karta. Królowa mieczy oczywiście jest też piękna, władcza, umie decydować, umie rządzić, umie zarządzać. Następna karta, partnerstwo, miłość. Tutaj niestety, no, adekwatnie do tematu, który nam wyszedł już, nie macie szczęścia w miłości, nie jesteście spełnione w miłości. Tutaj jest dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy mówi o smutku, zmartwieniu, negatywne podejście do partnerstwa, do związku. Macie troski, źle śpicie, nie możecie zasnąć, myślicie. Jesteście rozczarowane, smutne, po prostu rozżalone. Nie wiem, czy się to skończyło. Czy jakieś blokady, jakieś być może odcięcie, kryzys. Brakuje Wam tutaj spełnienia emocjonalnego i cierpicie. Nie jesteście spełnione na pewno w miłości. Następna karta, Wasza rodzina. Tutaj, nie wiem, też jest jakiś smutek, przygnębienie, pasywność, negatywne myśli, sentyment. Jakby wspominacie tutaj, coś się może zepsuło, zakończyło. Wspominacie wcześniej, może mieliście piękną rodzinę, piękne małżeństwo, piękne partnerstwo. Teraz może się to zakończyło, co wspominacie, tęsknicie za tym. Nie widzicie tutaj jednak tego kielicha, który podsuwa Wam los, czyli nie zauważacie jakiejś szansy na nowe szczęście, tak? Na nowy związek, na nową być może rodzinę, czy szansę, żeby tą rodzinę jeszcze uratować, czy żeby się szczęście tu odrodziło. Przegapiacie wręcz tą szansę, więc karta mówi, żebyście wstali, nie zostali tutaj pasywni, tylko ratowali sytuację lub zobaczyli, że jest jeszcze inna szansa, którą nie należy przegapić, by może ratować coś w tej rodzinie, by emocje wróciły, by szczęście wróciło, by się nie poddawać, by walczyć. Energie. Jakie energie są tutaj ważne koło Was? Podziw. Trójka monet to podziw przez Waszych współpracowników, szefów, uznanie, podziw dla Waszej pracy, realizacja celów, osiąganie celów, nagroda. Czyli wszystko tutaj
jakby jest pozytywne w tej karcie. Energie są ważne takie, by współpracować tutaj razem, kooperować z zespołem, tak? Czy z ludźmi, czy z teamem w pracy, czy z szefostwem w pracy. Także w kontaktach takich tutaj społecznych, prywatnych, by kooperować z ludźmi. Współpraca dobra, gdzie będziecie podziwiani za Waszą, nie wiem, osobowość, może charakter, może właśnie pracę, owoce Waszej pracy. Także ważna jest bardzo współpraca. Dzieci i kreatywność. Tutaj mamy biskupa, czyli jesteście bardzo tutaj uduchowione, wierzycie w swoją duszę, serce, umysł. Róbcie wszystko właśnie z rozumem, róbcie wszystko, co Wam dusza tutaj podpowiada. Bądźcie jakby tutaj korekt, czyli poprawne, tak, dla Waszych dzieci, dla Waszej rodziny, dla Waszych przyjaciół. Znaczy chodzi tutaj też o wartości, reguły, o pryncypia, które macie, żebyście ich bronili, żebyście je, nie wiem, przekazywali może swoim dzieciom dalej, by one również żyły w takim duchowym bogactwie, tak? Duchowe bogactwo i oczywiście tutaj jakby różne wartości, tak? Wartości, które Wy macie, przekazujcie dalej, pokażcie te wartości, brońcie swoich reguł i wartości i pryncypiów i ważnych dla Was spraw. Oczywiście papież czy kapłan wierzy również, że do pokonania są wszelkie trudności. Jeśli są jakieś trudności w Waszym życiu, czy z dziećmi, czy jakieś inne, to tutaj kapłan myśli pozytywnie. Pozytywnie, że wszystkie te trudności przejdą i że wszystko się jeszcze dobrze ułoży. Następna sprawa, wiedza. Wiedza. Wiedza to karta sąd ostateczny. Sąd ostateczny mówi o nowym narodzeniu się, na nowo, jakby zmartwychwstaniu, tak? Zostawieniu starych spraw, jakby tej nauka czegoś na nowo. Nauka czegoś od nowa, być może jakieś nowe pomysły, nowe projekty, by się czegoś douczyć, czy nauczyć, czy zacząć, tak? Pomyślcie, co moglibyście jakby pogłębić, nauczyć się czegoś jeszcze zupełnie, być może innego, nowego, lub pogłębić swoje kwalifikacje, zrobić jakieś kursy, odwiedzić jakieś wykłady, czy zdobyć jakieś papiery kwalifikacyjne, by tutaj zacząć coś uczyć się. Właśnie wzbogacić, czy jakieś Wasze talenty pogłębić, tak? Znajdźcie po prostu coś tu nowego, jakieś nowe projekty, nowe idee, żeby się douczyć czegoś nowego. Z jakąś pasją nową, tak? Jakby nowe zmartwychwstanie. Coś nowego, co Was tutaj bardzo jakby no, zachęci, czy Wam się spodoba. Kariera, czyli kariera zawodowa, as mieczy. As mieczy to jest jakaś szansa, tak? Jakaś szansa, która się przed Wami otworzy, czy otwiera. As mieczy to siła intelektu, dyskusje o polepszeniu być może lub o nowych jakichś sprawach tej kariery zawodowych, tak? Być może jakieś nowe umowy, lepsze umowy. Odcinanie starych umów, czy pracy, czy jakichś zawodowych turbulencji i nowe pomysły, nowe projekty, nowe umowy, nowe rozpoczęcie być może nowej pracy lub zmiana pracy właśnie. Także tutaj szansa na coś nowego, na nowy początek lub szansa na polepszenie, na awans, tak? No ale to musicie tutaj siłą intelektu przemyśleć i odważnie dążyć do celu właśnie w zawodowych sprawach. I ostatnie, podróże, przyjaciele. Tutaj mamy rycerza kielichów. Rycerz kielichów,
Na pewno jest to osoba aktywna, która jest w drodze, tak? Czyli jakaś podróż Was czeka. Rycerz Kielichów to osoba działająca, aktywna, energiczna, zaangażowana, która ma bogatą wyobraźnię i która jest walcząca. Tutaj mam jakby emocje, nowe jakieś, nie wiem, jakaś być może nowa miłość, nowy flirt, nowe znajomości, jakaś podróż, spotkanie, być może kogoś poznacie, być może jakieś randki, podróże na randki, być może właśnie jakiś flirt, jakaś miłość się z tego może rozwinąć, ktoś, kto walczy o was, o wasze emocje, uczucia, się być może zjawi tutaj i rozpocznie się nowa, jakaś niewinna, miłosna, romantyczna przygoda. Dla wszystkich tych, którzy nie szukają nowego partnera, mamy tutaj jednak jakąś podróż. Podróż, gdzie tutaj emocjonalnie będzie pięknie, może być też romantycznie. Także bardzo takie ciekawe, inne czytanie na różne aspekty. Myślę, że Wam się też spodobało. Napiszcie mi w komentarzach, kochani. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was. Pięknego słonecznego dnia i do usłyszenia już wkrótce.